gdzie był taki świat, który uśmiechał do mnie się bez niepotrzebnych słów, nie tak jak teraz ty. Był taki czas, gdy sama wybierać mogłam, komu mam podobać się, komu nie. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Muzyczne Podróże Retro. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Legendy Polskiej Piosenki. I dzisiaj goszczę gościa wyjątkowego. Gościa, którego troszkę nie było u nas. Na chwilkę zniknęła, ale dzisiaj powraca, żeby opowiadać o swojej karierze, o swoich piosenkach. Myślę, że będzie bardzo ciekawie i oczywiście Was zapraszam. A teraz już dłużej nie będę Was trzymał w niepewności. Moim gościem dzisiaj będzie Wiesława Sus. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, cześć. Miło mi. Mi również bardzo miło, że możemy, właściwie mogę Panią po tylu latach ujrzeć, zobaczyć. No tak jak mówiłem, chwilkę Pani nie było, ale już Pani jest, także możemy się cieszyć z tego powodu. To taka długa chwilka. Niestety tak. Troszkę długa. Niestety długa właśnie, ale miło mi, że pamiętałeś, że zadzwoniłeś, że się skontaktowałeś. No jest mi bardzo przyjemnie. Pani Wiesiu, mam takie pytanie do Pani na sam początek. Kiedy Pani udzielała ostatniego wywiadu? Ojej, to bardzo, 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 bardzo dawno temu. A pamięta Pani może do jakiego programu? Do jakiego programu to nie pamiętam, ale był to wywiad z panią Szabłowską, z Marysią. I wtedy opowiadałam właśnie o tym, że piosenka aktorska, że to się skończyło, że jednak spróbowałam śpiewać solo i że przygotowuję się do Opola. I wtedy właśnie grałam w studio na żywo, na fortepianie, prawdziwą baśń, którą mam na mojej jedynej płycie. Oczywiście, piosenka z debiutanckiej płyty, kompozycja Seweryna Krajewskiego. Dokładnie, tak. Do tekstu pani Land. Jadwigi Land, tak. A czy chętnie wraca pani do wspomnieniami do tamtych czasów? Wiesz co, teraz tak. Bo już jestem w Polsce i zdecydowały to o tym wyjeździe moje dzieci, o przyjeździe moje dzieci. I teraz chętnie sobie wspominam, przypominam sobie moje koleżanki, z którymi byłam częściowo w kontakcie, a z niektórymi w ogóle nie. I no, z sentymentem patrzę na te wszystkie rzeczy, które kiedyś zrobiłam, ale przyznam się szczerze, że jak wyjechałam, było to dla mnie tak bolesne, ta moja decyzja, że próbowałam o tym zapomnieć. Nawet nie widziałam swojej płyty, znaczy nie dostałam jej, dostałam tą płytę z opóźnieniem dużym i nawet nie widziałam mojego recitalu, który już powstał, jak gdyby był przez telewizję nadawany, jak ja już byłam za granicą. Yeah.
No dobrze, to jak zaczęliśmy już o tym śpiewaniu, to może powie Pani, jak to śpiewanie w Pani życiu się narodziło? Czy Pani już jako dziecko chciała śpiewać? No tak, to śpiewanie właściwie moja mama, jej ojciec był dyrygentem, mama też grała na mandolinie, ojciec nie, tata mój nie, ale moi wszyscy bracia chodzili do szkoły muzycznej, a ja będąc malutką, bo mam trzech starszych braci, będąc malutką dziewczynką, zasiadałam przy pianinku i śpiewałam kolędy, potem grałam swoje jakieś śmieszne kompozycje. No i tak to się zaczęło. Potem zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej na pianinko, na fortepian. Tak to wszystko. A później stwierdziłam, że ja chcę śpiewać. A miała Pani w tamtym czasie jakiegoś idola, na którym się Pani wzorowała? Tak, no jako dziecko jeszcze nie, ale później wzorowałam się na Nina Simone, na Aretę Franklin i na Aretę Franklin i na moją bardzo ulubioną Randy Crawford. A kiedy w Pani życiu pojawiła się taka myśl, żeby może muzyka stanowiła coś więcej niż zainteresowanie, że może by to bardziej profesjonalnie robić jako zawód? Ja to wiedziałam, że chcę to robić profesjonalnie, tylko to były inne czasy. Nie miałam kogo podpatrzeć tak naprawdę, ale udzielałam się w szkołach różnych. Kończyłam liceum w Aninie w Warszawie. Tam też mieszkałam w internacie, bo ja pochodzę z Torunia. I zawsze robiłam wszystkie szkolne, różne przedstawienia muzyczne. Dzięki temu byłam zwolniona z WF-u, którego bardzo nie lubiłam. No i wiedziałam, że ja chcę śpiewać. No i potem pójście na interpretację piosenki. A jaki był pierwszy Pani profesjonalny występ? Pierwsze moje występy to była Wiktoria w Czarnym Kocie, pamiętam. Gdzie się wtedy z zespołem, pierwszym składem zespołu Vox poznałam. I tam właśnie jeździłam na rolkach, bo to jeszcze nie było, takie wrotki, o to się nazywało, trzymając w ręku moje ubranie, jeździłam o 12 w nocy na moje dwie piosenki i zarabiałam pieniążki. No i właściwie to były moje pierwsze występy w Czarnym Kocie w Wiktorii. A potem tak, a jak Pani wspomina tamte początki swoje, czy było Pani trudno zaczynać wejść na scenę? No to zawsze, ja jestem Pani Karą do dzisiaj i zawsze się telepałam. Nie potrafiłam tak naprawdę do końca nad sobą panować, jeśli chodzi o tremę, która mnie oczywiście zżerała i która się po prostu niedobrze przyczyniła do niektórych moich występów na żywo. Nie mogę ich po prostu słuchać. No ale tak już było. Nie miałam tej, którą dzisiaj mają dziewczyny śpiewające tej takiej siły, żeby powiedzieć teraz ja tu i teraz występuję i mnie nic nie obchodzi, ja wygram. No, czegoś takiego mi rzeczywiście brakowało. No ale nie wiem, kwestia nauki, kwestia jakiegoś nie wiem czego. W tamtym czasie zaczęła Pani współpracować z jazz-rockowym zespołem Crash. I pamięta Pani, jak Pani zaczęła współpracę z tym zespołem? No to mnie moja pani profesor od pianina namówiła, bo ja wtedy śpiewałam w podwieczorkach przy mikrofonie. Ja się sama po prostu utrzymywałam. Musiałam zapłacić za pokój na krakowskim przedmieściu. Po cichu śpiewałam w Wiktorii.
Odnośnie tego swojego pytania z zespołem Crash, to była dziwna historia, bo ja występowałam w ciągu dnia również popołudniami w podwieczorkach przy mikrofonie. Zresztą miło wspominam, bo poznałam dużo aktorów, znanych artystów. To była fajna scena. I akurat wtedy miałam przerwę i nie miałam pieniążków i tak moja pani profesor przeczytała, że zespół Crash we Wrocławiu robi taki casting, wtedy jeszcze tego słowa właściwie nie znano, czy nie było to tak bardzo mocno używane jak dzisiaj, ale że robią taki konkurs i kto się nauczy piosenek Łobaszewskiej, to po prostu może startować. Ja mówię, wiesz, Blanka, bo to była moja wspaniała pani profesor, z którą potem się zaprzyjaźniłam. Ja mówię, ja nie mam nic wspólnego z jazzem. Ja jazzu chyba nie umiem śpiewać. Ale co mała? Jedź, jedź, pokaż, zaśpiewaj, a co może coś z tego wyjdzie? No i wyszło. Wyszło, że wygrałam ten konkurs, aczkolwiek naprawdę nie czułam się dobrze z tą muzyką. Nazywano mnie Lala, chłopcy byli wszyscy z Wrocławia, Crash. I ja im sama powiedziałam, że ja się nie za dobrze w tym kierunku czuję, ale oni mieli już trasę po Niemczech właśnie i no, musiałam z nimi śpiewać, to znaczy wygrałam, no i chciałam z nimi śpiewać, chciałam zarobić, ale wiedziałam, że to nie będzie długo trwało i faktycznie tak się stało. Ale we Wrocławiu, w momencie, kiedy mieszkałam w hotelu, poznałam mojego męża, z którym jestem do dzisiaj. To wielka moja miłość. Również ciekawa historia. A tak zapytam, ile mniej więcej trwała czasu pani współpraca z zespołem Crash? Nie pamiętam dokładnie, ale to chyba nawet nie był rok. A czy kojarzy pani, żeby jakieś nagrania były z tym zespołem pani? Były nagrania, oczywiście. I w radiu były nagrania, ale ja ich osobiście nie mam. Chłopcy wtedy jakoś, nie wiem, oni wszyscy mieszkali we Wrocławiu i pewnie po mnie mieli chyba lepszą dziewczynę, która lepiej śpiewała, która lepiej w tym kierunku się czuła. A ja pojechałam z powrotem do Warszawy i zaczęłam robić... Nie, źle mówię. Ja wtedy zostałam we Wrocławiu z moim chłopakiem i wtedy właśnie przyjechała do mnie moja koleżanka z roku, Dorota Pruszkowska wtedy, a teraz Wasilka. Właśnie i ona powiedziała, słuchaj, jak ty mieszkasz we Wrocławiu, to zrób tak, żebyśmy wystąpiły na piosence aktorskiej. To jest niby festiwal piosenki aktorskiej, aktorów śpiewających, a my jesteśmy piosenkarkami, które umieją piosenkę aktorską. Jakoś tak zamydliła to wszystko i zgłosiłyśmy się tam gdzieś do tej całej komisji i ona mówi, wiesz, jak nie zdobędziemy niczego, oni nam pozwolili w końcu jako jedynym członkom tego wszystkiego, którzy nie mieli, może się teraz mylę, po polsku źle mówię, którzy nie byli aktorami, które dziewczyny nie były aktorkami, ale pozwolili nam zaśpiewać. No i jeszcze Dorota powiedziała, wiesz, jak niczego nie zdobędziemy, to ja drę ten mój dyplom piosenki aktorskiej. Ja mówię, co ty, coś tam może zdobędziemy. No i faktycznie śpiewałyśmy taką gminę, śpiewałyśmy Człowiek i Cień Młynarskiego, na dwóch fortepianach grałyśmy i jeszcze śpiewałyśmy pod piwnica pod Baranami. Tak. No i wygrałyśmy, przeszłyśmy do następnego etapu, do następnego. Wtedy poznałam słynną panią Jandę z jej pieseczkiem. Razem miałyśmy garderobę i Michała Bajora i z Młynarskim się poznałyśmy i Agnieszkę Osiecką i dużo fajnych ludzi. No i przeszłyśmy do finału, gdzie jako jedyne bisowałyśmy na tym finale i dostałyśmy drugą nagrodę za taką gminę. I jeszcze jakąś fińską i jeszcze nagrodę za X-u. No i właściwie drzwi się nam otworzyły, jeśli chodzi o piosenkę aktorską. Już wtedy nikt do mnie nie dzwonił, nikt nie mówił, żebym ja zaśpiewała, tylko wszyscy dzwonili, żeby duet zaśpiewał.
No i tak miało być. Miałyśmy wystąpić w Opolu. Agnieszka Osiecka, świętej pamięci, wspaniała osoba, napisała do mojej muzyki. Oczywiście, oczywiście. Chciałem właśnie zapytać jeszcze, przepraszam, że się wtrącę, ale chciałem zapytać, jak to się stało, że pani Osiecka dla was napisała piosenkę? No właśnie, przyszła nam pogratulować, powiedziała, że nie ma duetu w Polsce, a my rzeczywiście z Dorotą rozumiałyśmy się tak jak na tej takiej gminie, nie widząc siebie, robiłyśmy różne ruchy, takie tak zwane lustrzane odbicie. Tak my rozumiałyśmy się muzycznie, zresztą do dzisiaj się rozumiemy. Super, także jak ona grała, mogłyśmy od razu powiedzieć sobie jakiś numer i grałyśmy na cztery ręce albo śpiewałyśmy. Także no, liczyłam na wspaniałą współpracę, ale stało się inaczej. No właśnie, a zanim ta współpraca się troszeczkę rozpadła, to śpiewała pani piosenkę swojego autorstwa, Kobieta kocha. I ta piosenka znalazła się na płycie Opole 86, oczywiście w duecie z panią Dorotą Pruszkowską. Tak, w duecie z panią Dorotą Pruszkowską, dzisiaj Wasilewską, która dalej śpiewa piosenkę taką balladową bardziej. W każdym bądź razie wtedy nie doszło, doszło do nagrania, natomiast nie doszło do występu, bo Dorotka była związana z facetem, z jej mężem, właściwie to już był mąż i córeczka chyba na świecie, który był bardzo wierzący i miał jakiś odłam, wierzył w jakiś odłam religii, bo bodajże zielonoświątkowcy, coś takiego, nie wiem, i Dorota po prostu stwierdziła, to znaczy on zakazał jej śpiewać piosenki, że tak powiem, nie religijnej. O. I odeszła. Dorota odeszła, robiła jakieś diety, jakieś, no nie było jej. Nie chciała ze mną śpiewać, nie było jej. Zrobiła mi strasznie dużo zamętu i byłam rozżalona i sobie powiedziałam, no sama nie będę piosenki aktorskiej, bo chyba nie podołam. No i wtedy postanowiłam, że przejdę na tak zwany pop soul. No i było, jutro będę daleko i występ w Opolu. Ta kobieta bardzo mocno go kocha. Zaraz opowiemy, ale jeszcze jak byliśmy przy autorach, był Wojciech Młynarski, była Agnieszka Osiecka, to jeszcze może zaznaczymy, że śpiewała pani tak, były piosenki tak ważnych autorów jak Janusz Kondratowicz, Waldemar Parzyński, oczywiście wymienieni już przed chwilą Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski. Jak to się pani udawało nawiązać współpracę z takimi ważnymi osobistościami? No nie wiem, jakoś to tak wyszło. Ja grałam wtedy na pianinie, więc chociaż ciężko było w ogóle pokazać się z tej strony, bo to nie były takie czasy, żeby fortepian stanął od razu na jakiejś scenie, tak jak jest w tej chwili. Nie ma problemu, jak ktoś śpiewa i gra, to fortepian jest w każdej chwili. A jak się stało, że ja... Te sławy, rzeczywiście to były sławy, dodam do tego Kopfa jeszcze i Jarka Dobrzyńskiego, całą ekipę. No nie wiem, tak jakoś się stało. A dlaczego? A jak? Nie wiem. A czy trudno było pani w tamtym czasie o dobrą piosenkę? No to było bardzo trudno. Ja właśnie miałam cały czas dylemat, jaką muzykę mam śpiewać, jaki nurt.
jaki kierunek obrać. Zawsze patrzyłam na tekst i musiał mi się podobać, ale rzeczywiście dużo bym zmieniła w moich, że tak powiem, szukaniach, no ale to już jest za późno. Właśnie następnym moim pytaniem będzie, właściwie no to już troszkę Pani odpowiedziała, ale chciałem zapytać, czy zdarzało się Pani na przykład jakąś piosenkę odrzucić z nagrania ze względu na muzykę lub tekst? Z nagrania może nie, ale odrzucałam bardzo dużo piosenek, które mi się nie podobały, albo muzycznie, albo tekstowo. Też sama pisałam swoje piosenki, tylko byłam na tyle mało znana, żeby ludzie powierzyli mi, że tak powiem, swoje zaufanie i napisali mi tekst, więc jedyną taką osobą była wtedy Justyna Holm, której bardzo dziękuję, bo napisała do mojej muzyki piękną kantylenę i do dzisiaj... Oczywiście, oczywiście, utwór z debiutanckiej płyty. I jeszcze, jeżeli Pani pozwoli, to zapytam o jedną rzecz związaną z tą kantyleną, ponieważ podobno chodził po telewizji teledysk do kantyleny. Czy to prawda? Tak, nagraliśmy dwa teledyski. Jeden mi się bardzo nie podobał, tam po prostu panowie od świateł no, dali siana, no, nie uważali, nie chcieli, nie zrobili tak i już był praktycznie zgrany teledysk, a ja powiedziałam, że tego po prostu nie możemy, bo to ja wyglądałam na nim, jakbym miała wtedy 40-50 lat, a byłam 20-paroletnią dziewczyną i nie zgodziłam się i nagraliśmy drugi teledysk. Niestety nie mam ani jednego, ani drugiego. Ten drugi już był lepszy. Chwilę temu wspominaliśmy o jednym z autorów Pani repertuaru, Waldemarze Parzyńskim, którego kilka piosenek Pani nagrała w latach 80. oczywiście. I chciałam zapytać o jedną z nich. Nie wiem, czy Pani pamięta tą piosenkę, ale była to piosenka pod tytułem Moknąć. I ją nagrała również Krystyna Giżowska. I proszę powiedzieć, dla kogo ta piosenka pierwotnie była napisana? Tego nie wiem. Waldek mi ją dał wtedy i ja ją śpiewałam nawet chyba śpiewałam ją w kabarecie na MDM-ie. No, pamiętam, że ona mi się podobała i chyba nagrałam ją studyjnie, a że Krysia Giżowska ją również miała, tego nie wiem. Tego nie wiedziałam wtedy. No właśnie, podczas tamtej sesji nagraniowej było jeszcze kilka nagrań, takich jak oczywiście Moknąć, A ty sobie mocno śpi. Również była piosenka Dziewczyna i fortepian, która znalazła się w recitalu. I tam korzystała Pani, czy to prawda, że tam korzystała Pani ze strojów Pani Grażyny Hase? Tak, dokładnie. Poznałam wtedy żonę Niemena, Małgosię, chyba Małgosia. Właśnie one razem prowadziły takie atelier. Ubierały mnie tak pięknie. Ale jak już jesteśmy przy strojach, no to z tego, co mi Pani wcześniej mówiła, no to stroje również Pani szyła sama. Dokładnie. Ja te stroje szyłam sama, bo w tamtych czasach ani nie było dobrych materiałów, przywoziłam je z zagranicy, bo też częściowo dorabiałam sobie zagranicznymi występami. I na statku, i w klubie w Londynie śpiewałam Black Tulipan nawet. Pamiętam, jak się nazywa. Śmieszna historia, bo przyszłam tam po prostu ze znajomymi na drinka. Chcieli mi podziękować za pracę, którą wykonałam, bo pojechałam do Londynu mając 19 lat, zaraz po maturze. No i poszliśmy do tego baru. Ja wypiłam gin and tonic po raz pierwszy. I tak mi to fajnie zrobiło, że jak przechodziłam przez salę, jedną i drugą zobaczyłam fortepian. No i tak sobie myślę, Boże, dawno nie grałam na tym fortepianie, że gin and tonic zadziałał dokładnie, więc podeszłam i sobie zaczęłam grać. A wtedy było na topie wszystkie te piosenki Beatlesów. Ja oczywiście je umiałam, zebrało się grono osób, no i bardzo im się podobało, stawiali mi drinki oczywiście, których nie wypiłam, bo już po tym ginie nie byłam w stanie. No i tak
Potem powiedziałam, naprawdę umiesz grać? Ja mówię, no, no i tak zostałam i okazało się, że w tym pubie zatrudniono mnie na 2 tygodnie, bo tam grał taki murzyn z Gambii czy z Gamy, nie wiem. W każdym bądź razie złamał paluszek i powiedział, że fajnie by było, gdybym go zastąpiła, to on sobie nawet weźmie 3. tydzień. I wiedział, że ja po prostu i tak jestem na wizę i muszę wyjechać, to dał mi jak gdyby pozwolenie. No i tak sobie grałam w tym pubie, zarobiłam wtedy bardzo dużo pieniędzy. No tak, a później pani śpiewała troszkę inne piosenki, troszkę w innym stylu. Komponował dla pani między innymi pan Jerzy Jarosław Dobrzyński, Antoni Kopf. Jak zaczęło się takie pani śpiewanie troszkę innych piosenek, już nowocześniejszych troszkę? W studiu Malachowa pani nagrywała. No właśnie, ale dokładnie to nie pamiętam, jak to się stało, że nawiązaliśmy współpracę. Wiem, że muzykę do Jutro będę daleko napisałam w pociągu, jadąc właśnie z Niemiec do Polski. Tam mój chłopak jeszcze odbywał praktyki po studiach medycznych w szpitalach tych właśnie w Niemczech, w szpitalu w Niemczech. No i ja właśnie go odwiedziłam i w tym pociągu napisałam muzykę. Do Jutro będę daleko, ale to były słowa chyba Jastrzębskiego albo... Tak, pan Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski napisał słowa i wystąpiła pani z tą piosenką na plebiscycie piosenki. Prowadziła ten plebiscyt Halina Frąckowiak, która co ciekawe zapowiadała panią jako swoją młodszą koleżankę. Jak pani się poznała z Haliną Frąckowiak? Ja się poznałam z nią... przez moją panią profesor od pianinka. Ona kiedyś mi zrobiła niespodziankę, bo jej zawsze mówiłam, że śpiewam w liceum, że robię jakąś tam, że gdzieś tam byłam na jakimś programie, wystąpiłam coś, no i ona powiedziała, wiesz co, to ja ci zrobię niespodziankę i na jedną lekcję właśnie przyjechała Halina i w ten sposób ją poznałam. Do dzisiaj mamy kontakt ze sobą. Tak. Bardzo miła Halinka. No oczywiście. Ja niestety nie miałem okazji poznać, ale myślę, że kiedyś może się to zmienić, pani Haliny Frąckowiak. Ale właśnie jeszcze chciałem zahaczyć o tą piosenkę Jutro będę daleko, czyli z tego, co pani mówi, to była spontanicznie napisana piosenka? Tak. Utwór... Właśnie, ja wiem już teraz, dlaczego poznałam Jarka Dobrzyńskiego, skąd to, się wzięła ta współpraca, bo ja nie umiałam wtedy, znaczy nie podobał mi się mój aranż, który ja zrobiłam do tej piosenki właśnie, żeby wystąpić od Opola do Opola i poprosiłam Jarka Dobrzyńskiego. No i on to zrobił rewelacyjnie. Podobała mi się ta piosenka, podobał mi się aranż, no i tak to się zaczęło. I wtedy Jarek napisał Królewicza. No właśnie, tak, piosenka podobała się, odnosiła duże sukcesy. Ale powie pani, może pani pamięta, jak można było dostać się na taki plebiscyt piosenki? Czy to na przykład radio, telewizja zgłaszało piosenki? Wtedy to tak nie było. Wtedy było bardziej ktoś przez kogoś, ktoś usłyszał. Chyba wtedy nawet to było wszystko przez Waldka Parzyńskiego. On stwierdził, że powinnam się gdzieś pokazać. To było właśnie na takiej zasadzie. Nie było takich rzeczy, żeby przejść jakieś eliminacje, żeby występować. No, mało tego było w każdym razie. I tak, to było... piosenka uzyskała angaż do Opola. Wystąpiła pani w koncercie finałowym od Opola do Opola. Pamięta pani jeszcze ten występ? Tak, tak, pamiętam. Oczywiście bardzo, bardzo owocny dla pani, ponieważ wtedy nagroda, główna nagroda, najważniejsza nagroda imienia Karola Musiało trafiła do pani.
Za piosenki Jutro będę daleko i Mój tytuł Lewiczu, tak? Prawda? Tak, tak, prawda. Bardzo Mój byłam. tytuł Lewiczu w koncercie premier. Tak. No i czy ta nagroda Pani w dalszej karierze pomogła? Dużo Pani pomogła ta nagroda? Bardzo dużo mi pomogła. Bardzo dużo, na tyle mi pomogła, że ja cały czas byłam fanką języka angielskiego. Jakoś nie bardzo mi się podobało śpiewać po rosyjsku. Nie miałam w tę stronę jakichś, że tak powiem, zakusów. Natomiast bardzo mi się zawsze język angielski, jak nawet jeszcze go nie umiałam, to śpiewałam fonetycznie, spisywałam piosenki i śpiewałam w Toruniu jeszcze, czyli miałam lat 14-15 w Domu Kultury, brałam mikrofon i śpiewałam z zespołem właśnie taką piosenkę Szuba. No i do dzisiaj nie wiem, co to miało znaczyć, ale pamiętam ją dokładnie i chciałam bardzo śpiewać po angielsku i nie było takiej możliwości. I w momencie, kiedy dostałam tą nagrodę w Opolu, troszeczkę mi się jak gdyby drzwi pootwierały. No i nagrałam Almaz Randy Crawford. Tak, o Almazie zaraz opowiemy, a ja jeszcze chciałem zapytać o Mój ty królewiczu, który oczywiście śpiewała Pani w koncercie premier i z tego, co mi Pani wcześniej mówiła, strój uszyła sobie Pani sama w drodze do Opola pociągiem. Tak, tak, tak. Szyłam sobie, no to znaczy strój już był uszyty, jeszcze brakowało mi rękawiczek też czarno-białych, żeby móc tymi rękoma właśnie grać. I te rękawiczki robiłam znowu w pociągu. A fajna rzecz jest, fajne wspomnienie jest takie, że właśnie po tym konkursie premier jechałam taksówką do hotelu i tak właśnie pytałam się pana, że no, mówię, czy pan widział koncert opolski? Tak, mówi, przestałem nawet jeździć, ale pani, mówię pani, co to za strasznie, to w ogóle nie do przyjęcia. Jedna to pani śpiewała w takich pończochach, dziury miała wszędzie. O Jezu, było mi tak przykro. Z jednej strony przykro, a z drugiej się śmiałam, bo sobie myślę, Boże, nawet nie wiesz, że ja tutaj siedzę z tyłu, właśnie ta, która z tymi dziurami i z tymi pończochami. No, tak to było. No, ale piosenka bardzo się podobała, była popularna, lansowana w radiu, w telewizji. Powstał oczywiście teledysk, o którym zaraz opowiemy. Również w tym stroju pani w tym teledysku wystąpiła. Prężysz tort i toast znosisz kawą. Kolejny raz powtarzasz, że pogardzasz sławą. Rumienisz się, gdy w dłoń całujesz mnie. Mój ty królewiczu spod Kielc, nie rozumiesz nic z babskich serc. Mój ty królewiczu spod Kielc, nie rozumiesz nic z babskich serc. Prężysz tors i brzuch pod stołem wciąga. Bez kąta każesz słuchać zdartych płyta rozstrąga. Rumienisz się, gdy dłoń całujesz mnie. Mój ty królewiczu spod Kielc, nie rozumiesz nic z babskich serc. Królewiczu, spod Kielc, nie rozumiesz nic z babskich serc. Mój ty królewiczu, spod Kielc, nie rozumiesz nic z babskich serc. Mój ty królewiczu, spod Kielc, nie rozumiesz nic z babskich serc. Jak już mówimy o tym Mój ty królewiczu, który znalazł się w recitalu, to może o samym recitalu wspomnimy. Ten recital został zrealizowany, właściwie wyemitowany w grudniu 1988 roku. I jak Pani wspomina realizację tamtego programu? No to było wielkie przeżycie, bo ja się tam przebierałam w Owadzie, w takiej piosence na przykład byłam w trzech różnych strojach, w trzech różnych perukach. Właściwie w dwóch, bo w jednej jako blondynka śpiewałam, że tak powiem, ja jako ja. A te dwie peruki to były dwie inne dziewczyny. No, bardzo miło było. Bardzo byłam podekscytowana. To była naprawdę fajna praca w telewizji. Malowały mnie panie,
które robią makijaż, panie charakteryzatorki, wpadła kiedyś do garderoby Kalina Jędrusik, która powiedziała, że ona mnie umaluje i tam kreski mi zrobiła i pomarańczowe usta. Także było ciekawie. Było bardzo ciekawie. A czy to telewizja proponowała takie programy, czy wykonawca musiał zabiegać o to, żeby taki program był? Ten program był po prostu nagrodą, jak i płyta za Opole. Możliwość zrobienia czegoś takiego. A ile mniej więcej trwała realizacja takiego programu? No tak myślę, że z 4 miesiące to trwało. No tak, bo różne stylizacje, różne stroje, to troszkę zeszło, ale było warto, bo recital bardzo fajny. Wszystkim polecamy, żeby go sobie obejrzeć. Dziękuję. A czy jest pani po latach zadowolona z tego programu? Tak, tak, oczywiście. No, wracając do tego, że były inne czasy, inaczej to wszystko wyglądało od strony samego kręcenia takiego programu, od strony technicznej, to uważam, że miły program, no. Dla mnie. Letni wiatr odpływa stąd, póki noc na chmurę siądź i poleć ze mną tam, gdzie skrzy się sen nadal. Światło zgasz i schowaj klucz. Już to niepotrzebne nam, więc proszę cię, tam poleć, gdzie jasna czeka tam. Za nią nie wiadomo co, może ktoś, może nowy lęk. Chociaż trochę brak, trochę żal tego, co zostało. No tak, z tym recitalem wiąże się jedna ciekawostka, bo tam znalazła się piosenka Prawdziwa baśń, którą w 1968 roku na płyty zarejestrował zespół Heliosi. Jak to się stało, że pani zaczęła tę piosenkę śpiewać? Ja poznałam osobiście panią Land, panią Jadwigę Land, to jest skrót od Landsberg, bardzo miłą panią, która się okazała, tak jak mówię, bardzo fajną, fajną kobitką i ona mi pokazała tą piosenkę, zaśpiewała mi. Ona śpiewała głównie w Stanach, zresztą za jej namową zaczęłam występy za granicą. No i spodobała mi się na tyle, że po prostu chciałam ją mieć, tyle tylko, że troszeczkę w innej aranżacji. A czy trzeba było jakoś ustalać to, żeby tą piosenkę nagrać, czy wystarczyła zgoda samej wykonawczyni? Wystarczyła zgoda Seweryna Krajewskiego i jej. A z Sewerynem Krajewskim jak udało się pani nawiązać kontakt? Ja się tylko z nim spotkałam, żeby się zapytać o tą kompozycję, a później nie mieliśmy żadnych właściwie kontaktów. Czegoż mógł
może czasu czasem brak. Wiem, że ja zaledwie rym do dni w kajecie twym. Najprostszy wierszyk składam na tę pierwszą, ta nasza noc. Jak prosty wierszyk. No właśnie, tak, a już troszkę zaczęliśmy o tej płycie, to może jeszcze pani troszkę rozszerzy ten temat, jak ta płyta się pojawiła? Jak ukazała się pani debiutancka płyta? Albo jak wyglądała jej realizacja? No ja nagrywałam piosenki na Malachitowej w studio. A jaka była jej realizacja, to praktycznie nie mogę na to pytanie odpowiedzieć, bo już później mnie nie było. Do tego stopnia, że ja nawet nie słyszałam tej płyty. Dopiero po jakimś czasie dostałam parę nakładów i nie miałam adapteru, żeby ją odsłuchać. No to mi syn kupił. No i tak, tak. A ma pani do dzisiaj jeszcze egzemplarz? Mam, oczywiście, że mam, tak. Mój syn właśnie nagrał to na takim CD i mi przywiózł do Niemiec. O, może pani troszkę wyżej pokaże, bo troszkę nie widać. O, płyta debiutancka na CD. Tak. No i to mój syn właśnie mi zrobił niespodziankę i nagrał, był w telewizji, powiedział, że bardzo by chciał taśmy z moich nagrań, bo chciałby mi zrobić niespodziankę, bo ja mieszkam za granicą. No i faktycznie przyjechał i przywiózł mi, sam ponagrywał na CD, ale przyniósł mi te główne taśmy, które dostał z telewizji. No i tam dużo rzeczy jest moich, ale gdzie ja mogę te taśmy odtworzyć, tego nie wiem. W każdym razie dlatego nagrał też na to CV i mi pokazał. Zrobiło mi się z jednej strony bardzo przyjemnie, a z drugiej strony łzy mi napłynęły do oczu. I on się bardzo zdziwił, mówi, mama, ja mówię, no właśnie, bo tak długo po prostu tego nie słyszałam. No. I się pani wzruszyła? Bardzo się wzruszyłam. A dobrze, a czy może pani odpowiedzieć na takie pytanie, czy te piosenki pani nagrywała z myślą o płycie, czy nagrywała je pani tak po prostu w studiu? Jako ewentualne... Nie myślałam o płycie. To znaczy ja wiedziałam, że płytę wydam, bo to właśnie Wifon się zgłosił, ale ja nagrywałam tak te, które były po prostu wtedy, które miałam w zasięgu, to je nagrywałam. Bardzo mi się fajnie nagrywało w tym studio. Profesjonalnie na tamte czasy bardzo. Tak, a jak pani zaczęła w tym studiu Malachitowa nagrywać? Jak pani się dostała do tego studia? Tego nie pamiętam. Chyba przez Jarka Dobrzyńskiego. Pewnie tak, bo tam jego piosenki były wiodące. Tam tak. Nagrywała pani Beata Molak, pani Anna B., pan Ryszard Rynkowski również tam nagrywał. No i oczywiście Wiesława Sus. Ewa Skrzypek. Tak. Ewa Skrzypek. A Ewa Skrzypek to mówiła mi pani, z tego co pamiętam przez telefon, że ona chyba troszkę strojów pani nauczyła szyć. Tak, dokładnie. Myśmy jeździły razem za granicę i taka była umowa, że po prostu będziemy sobie szyły stroje, bo w Polsce nie ma ani materiałów, ani takich ładnych, a jak są, to bardzo drogie. No więc szyłyśmy nocami, szyłyśmy w Helsinkach, pamiętam, w Kuopio, w Kusamo. Miałyśmy piękne stroje, piękne. Oczywiście wyglądały na zewnątrz bardzo pięknie. W środku były niezbyt dokończone, ale tego już nikt nie widział.
A czy miała Pani jakieś utwory, które miały wejść na płytę, ale w końcu jakoś do niej nie weszły? Wiem, że miała jeszcze jedna piosenka po angielsku wejść, ale nie weszła. Potem była ta sprawa z piosenką Kopfa, Ja nie znam Pana, która mi się bardzo podobała i chciałam ją śpiewać. Zresztą z nią to jest w ogóle taki epizod. Śpiewałam ją w Wiktorii bodajże na koncercie. Tam zrobiono koncert, tak. I ja wygrałam ten koncert, bo to był taki jakiś właśnie też konkurs. I byłam już w 5. miesiącu ciąży z moim synkiem i po koncercie przyszedł pan na zaplecze i powiedział, że on jest ginekologiem. I ja nie powinnam w takich szpilach i tak właśnie te wszystkie przytupy, które ja robiłam, te wszystkie gimnastyki, że powinnam tego uniknąć jednak. No, podziękowałam, tak się zastanowiłam, czy to naprawdę takie ważne, no ale tak było. Ja nie znam Pana, również śpiewała Pani w Opolu w 1990 roku w koncercie Od Opola do Opola. Tego nie pamiętam, chyba tak. A to przypomnimy, teraz Wiesława Sus w utworze Ja nie znam Pana. Przecież nie znam Pana, ani z imienia, ani z nazwiska, ani z daleka, z bliska też nie. Więc jak Pan śmie? Pan dziś miał czelność przyśnić się mi. Nie znam człowieka, on się śni. Pan miał dziś czelność przyśnić się mi. Jak mam odgadnąć Pan kpicy drugi, żeby przynajmniej Pan się zawahał. Waha się nawet najtwardszy men. Z Pana arogant i dziki nachał. Pan, proszę Pana, pomylił sen. No tak, myślę, że duża liczba Pani wielbicieli, Pani fanów, słuchaczy, wiernych oczywiście, którzy pozostali mimo upływu czasu, zastanawia się, dlaczego Pani wyjechała wtedy z Polski. Może Pani powie teraz, bo jest to troszkę wielką tajemnicą, dlaczego Pani wyjechała. No, wyjechałam, bo po prostu byłam już 4 lata z moim chłopakiem. On wyjechał do Niemiec, postanowił, że nie będzie jako lekarz pracował w Polsce, przynajmniej na jakiś czas. To miało też być na jakiś czas. No i ja stwierdziłam, że jednak nie, ja nie pojadę do Niemiec, to nie był akurat kraj moich marzeń. I zostałam w Polsce i właśnie wtedy było Opole 88 i te nagrania. Jutro będę daleko, jeszcze inne, Kantylena. A po roku stwierdziłam, że jednak nie dam rady. I pojechałam z moje mieszkanie, sprzedałam, które miałam na ulicy Bednarskiej, na Trakcie Królewskim w Warszawie i pojechałam i zostałam. Ale teraz po latach Pani powróciła, całe szczęście. Jest już Pani w Polsce. Tak, moi synowie, którzy są urodzeni właśnie w Niemczech, oni sami wybrali drogę jak gdyby do Polski, w sensie, że zostali tutaj i ja stwierdziłam, że już bez nich to na pewno tam nie będę, że musimy wrócić. No i mój mąż był na tyle w porządku, że na tyle fair wobec mnie, że powiedział, że skoro ja do niego pojechałam, to on teraz jedzie ze mną do Warszawy. No i jesteśmy już od roku, od półtora roku w Warszawie. Jest mi bardzo, bardzo dobrze. To bardzo dobrze w takim razie. A teraz mam takie pytanie do Pani, czy trudno było Pani oderwać się tak nagle od tego piosenkarstwa, jak Pani wyjechała? No było trudno, oczywiście, że trudno. Wszyscy mi mówili, Wieśka, dlaczego akurat teraz, kiedy wygrałaś w Opolu, kiedy możesz już, jak gdyby, kiedy masz lepszych artystów, którzy będą dla Ciebie pisać, kiedy możesz wybierać. To właśnie,
o ten wybór chodziło, co chcesz śpiewać, co będziesz śpiewała. No ale niestety, tak jak już tobie powiedziałam, że cię piszę różne scenariusze, nigdy nie myślałam, że z tego zrezygnuję, a musiałam. Tak mi podpowiadało serce, tak zrobiłam. Na szczęście mam fajną, wspaniałą rodzinę i to się udało, bo mogło się nie udać. Ale udało się. A właśnie mam jeszcze jedno pytanie. Czy już po wyjeździe pani śpiewała? Już po wyjeździe z Polski pani tam w Niemczech działała artystycznie? No tak jak mówiłam, próbowałam. Próbowałam, nawiązałam kontakt z orkiestrą, ale to wszystko było bardzo, bardzo na nijakim poziomie moim zdaniem. Żebym tak naprawdę miała pracę, to musiałabym śpiewać w pubach, w barach, czego nie chciałam, albo w chórkach znanych gwiazd, czego również nie chciałam. No więc stwierdziłam, że trudno. Zostawiłam to, ale nie będę jak gdyby od samego początku znowu zaczynać, więc... tam jakieś nagrania radiowe w Niemczech? Nie, nie, nie. Miałam występy. Sama śpiewałam sobie z fortepianem, miałam występy. Nawet kilka mam było opisanych w gazecie, czyli jakiś tam oddźwięk był, ale kiedyś zrobiłam wigilię po polsku, czy kolędowanie po polsku, chyba tak ten program się nazywał. I to też było fajne z moimi znajomymi. Wystąpiłam w Kolonii dla radia, zdaje się, Nord czy Rundfunk, nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie parę ładnych koncertów było, no ale potem się skończyło, potem już się zajęłam rodziną, potem miałam dzieci i tak jak mówię, a później już się przekształciłam na branżę medyczną mojego męża i z nim do końca pracowałam. Poszliśmy sobie na wcześniejsze renty i przyjechaliśmy tutaj. A zdarzało się pani wtedy komponować jakieś piosenki dla siebie lub innych artystów? Dla innych artystów nie, ale moje kompozycje mam i to sporo nawet. Może by je nagrać? Co pani o tym? No ja już raczej chyba ze śpiewaniem nie. Ja bardziej teraz gram na pianinku i wiążę z tym nie nadzieję, tylko po prostu lubię sobie pograć. I fajnie by było się dalej kształcić, żeby jednak ta technika wróciła. No tyle. A jeżeli jeszcze mówimy o pianinie, to chciałem zapytać, czy w tym recitalu w piosence Almas pani sama gra własnoręcznie na pianinie? Tak, sama grała. Iść. A jak pani włączyła tą piosenkę do swojego repertuaru? No tak jak mówię, to ona, Randy Crawford była i do dzisiaj jest moją jedną z fajnych, jeśli chodzi o rodzaj muzyki, o tembr głosu, z fajnych piosenkarek. No i wtedy mi się to Alma spodobało. I nagrała pani? I nagrałam. A czy trzeba było jakąś zgodę na nagranie, czy nagrała pani, weszła pani do studia i pani nagrała? No właśnie trzeba było zgodę, tam były różne komplikacje też, jeśli chodzi o białą sukienkę, którą śpiewałam w podwieczorku przy mikrofonie, musiała jakąś cenzurę przejść, no to były inne czasy, ale się udało wszystko. Thank you.
A zapytam Panią jeszcze, czy wyklucza Pani powrót na scenę, jeżeli chodzi o śpiewanie, czy nie wyklucza Pani? To znaczy, może z dziewczynami ze szkoły, może z Dorotką, z Beatką, może coś zrobimy, tak dla zobaczenia po prostu. Ja nie śpiewałam tyle lat i też ta praca sceniczna, w sensie one są do tego przyzwyczajone, mnie już to przeraża, żeby wejść na scenę, tak, bo nie mam takiej praktyki, ale spotykamy się i sobie śpiewamy, więc może coś, ale ogólnie rzecz biorąc, żeby tak występować, to nie, bo jest naprawdę tyle wspaniałych w tej chwili młodych osób, które po prostu wszędzie słyszę i to naprawdę z pięknymi głosami, z wielkimi talentami. W ogóle myślę, że polski show biznes jest w tej chwili na dobrym poziomie. To powiem ja. Myślę, że Pani wielbiciele byliby w niebo wzięci, jakby Pani na estradzie zagościła, chociażby w jednej piosence. No to nie jest takie proste z jedną piosenką wystąpić, to są przygotowania i wszystko, ale miło mi, że tak mówisz. Miło bardzo. Jakby na przykład Panią teraz zaprosili do Opola, czy Pani by przyjęła to zaproszenie? Po latach? Tego nie wiem, musiałabym przemyśleć, ale takiego zaproszenia nie będzie, bo piosenkarzy jest strasznie wielu, a występ ma trwać, przeznaczony na Opole, ma jakiś tam czas, i więc nie sądzę, ale gdyby coś takiego było, no trzeba było to dobrze przemyśleć i się dobrze przygotować. A czy teraz, jak Pani tak po latach patrzy na swoją karierę, na płytę, na recital, czy czuje się Pani spełniona jako piosenkarka? No na pewno nie do końca spełniona. Miałam te swoje 5 minut i z tego się bardzo cieszę, bo niektórym to nawet nie było dane. I pamiętam, że to był przepiękny okres w moim życiu. Natomiast ja się czuję spełniona jako mama, jako osoba, która musiała coś poświęcić, żeby coś mieć. Mam wspaniałych synów, wspaniałego męża, pięknego pieska, Milusię. I cieszę się swoim życiem i obym mogła się dalej nim cieszyć. Tak, a czy chciałaby Pani coś powiedzieć jeszcze na zakończenie naszego programu? No, myślę, że tak dużo powiedzieliśmy sobie, że chyba to byłby koniec. No dobrze, a czy ja zawsze mam taki zwyczaj, że pytam piosenkarza, żeby wybrał jakąś piosenkę ze swojego repertuaru na zakończenie. Co by Pani wybrała? A może ja mam wybrać? No, ja bym wybrała Kantylenę, która jest mi strasznie bliska. No to będzie Kantylena. Dziękuję. No to teraz przed Wami Kantylena na dwa w wykonaniu gwiazdy dzisiejszego odcinka Wiesławy Sus. A my już się z Wami żegnamy. Dziękujemy, że byliście z nami, że oglądaliście. No i pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Ktoś mnie kocha na śmierć, ktoś mnie może, mój Boże, czy ten ktoś to nie ty, czy to nie ty? Zrywać nocy owoce dnia, a noce są bez dna, serce na ścianie. Czuwasz, że tracisz czas i zmęczony i nieco zły wkładasz miłość jak płaszcz do szafy. Kantylena na sen, ktoś mnie kocha, już wiem, i choć nie wiem.